Witajcie drodzy kochani. W ostatnich moich programach mówiłem o suszy, która się zbliża nieubłaganie do Europy, jak również do Azji, że z tego wszystkiego wyniknie brak żywności, a jeżeli już będzie ta żywność, to będzie naprawdę bardzo, bardzo droga. Szczególnie nasiona, mąka, nasiona, te wszystkie produkty pójdą bardzo, bardzo w górę. To już możecie zauważyć. W tej chwili już pewne ceny, nie tylko w Polsce, ale również w Hiszpanii poszły w górę. Również paliwo poszło w górę. Możecie to zauważyć. Jest już bardzo droga benzyna, tutaj w Hiszpanii również. I z tego względu mówiłem Wam, żebyście robili sobie zapasy, żebyście mieli przygotowane odpowiednie rezerwy, ponieważ idzie bardzo trudny czas. Nie wiadomo jeszcze, jak to może się podziać sytuacja, jeśli chodzi o konflikt międzynarodowy, że tych konfliktów może być nawet kilka, nie tylko w Europie, ale również w Azji, również w Ameryce i tak dalej. Także widzicie, drodzy kochani, że wiele rzek wysycha. Tu w Hiszpanii w tej chwili teraz zapowiadano temperaturę do 44 stopni. Na kontynencie w Hiszpanii temperatura na Wyspach Kanaryjskich nie jest tak wysoka, ale w Hiszpanii naprawdę jest bardzo gorąco. Jak również w niektórych częściach Polski również temperatura skoczyła bardzo do góry w niektórych momentach. Nie zawsze, ponieważ w Polsce są czasami burze, ale w niektórych miejscach w Polsce również bardzo temperatura poszła do góry. Także zbliża się, drodzy kochani, na pewno susza, jeśli chodzi o Polskę. I jeśli możecie sobie po prostu zrobić odpowiednie poletka, na których możecie uprawiać warzywa, owoce, posadzić drzewa owocowe, by mieć własne owoce, możecie również zadbać o jakieś zapasy, by mieć odpowiednie zapasy w razie, kiedy będzie susza, kiedy nie będzie tak tanio, będzie po prostu drogo, żeby cokolwiek kupić, to możecie po prostu skorzystać. Jest w tej chwili lato, możecie przygotować sobie odpowiednią działkę, możecie przygotować sobie odpowiedni teren do uprawy i możecie zacząć już myśleć w tym kierunku, by przygotować się do trudnej sytuacji ekonomicznej, jak również żywnościowej. Z żywnością może być krucho i dlatego Was uprzedzam przed tym całą sytuacją, która może wystąpić, i jednocześnie promuję aronit mineralny, bardzo zdrowy, odpromiennik na dom, osobisty. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Ja od Ciebie się żegnam, drodzy kochani, i do widzenia.